Jest z nami trener drużyny GKS-u Katowice Zwycięskiej. Dzisiaj GKS pokonał Replast Unię Oświęcim 5-0. Trener Andrzej Parfionow. Dobry wieczór, trenerze. Gratulacje, to po pierwsze. Na moment jeszcze wrócimy do tych wydarzeń wczorajszych. To była długa, nieprzespana noc, rozmyślania, analizy, czy raczej reset. Jak najszybciej chciał trener zasnąć i wyrzucić z głowy to, co się stało wczoraj. No nie, bardzo dziękuję. Były duże analizy, oglądali, żeby jeszcze raz mieć, zobaczyli, jakie my robili blendy, postarali się zrobić z tego wyniki, jeszcze raz pogadali dzisiaj z drużyną, no i to dało dzisiejszy efekt. To chyba nie było łatwe podnieść zawodników nie tylko po tej porażce wczorajszej, ale też po wcześniejszej kolejce z Comarch Krakowią, a wy dzisiaj wyszliście i tak naprawdę ustawiliście sobie to spotkanie tym początkiem, bo to była agresywna gra, szybko zarobiona kara, strzelony gol i tak naprawdę w pierwszej tercji niewiele Unia miała do powiedzenia. No naprawdę w ostatnich meczach brakowało nam tej strzelonej bramki. Oczywiście, że to jest nasz problem, skuteczność w tym sezonie. Staramy się my tego poprawić i mnie się wydaje, że też chłopaki też zrozumieli, że to bardzo ważne dzisiaj strzeli gola i kto strzeli gola, to wygrać mecz. Jaki jest recepta na to, żeby w każdym spotkaniu przeciwko Unii Oświęcim było tak jak dzisiaj, a nie tak jak wczoraj? Co jest potrzebne i na co zwraca się w szatni GKS-u uwagę najczęściej? Właśnie jeśli chodzi o te elementy hokejowego rzemiosła. No ja nie mogę powiedzieć wszystkich szczegółów, bo to ja chciałbym, żeby to zostało w środku naszej szatni, ale my musimy po prostu trzymać swoje gry, grać ciałem, tak żeby nasi kibice nie mieli za nas wstydu i tak żeby trzymali dyscypliny i trzymali swojego stylu. Andrzej Parfionow, trener drużyny GKS-u Katowice, za moment kolejni rozmówcy, dziękuję bardzo. A z nami jest Bartosz Fraszko, autor trzech trafień, ale dla niego chyba ważniejsze, że jeden z zawodników zwycięskiej dzisiaj drużyny. Gratulacje po pierwsze. Wczoraj zimny prysznic, dzisiaj euforia. Jak przeżyjecie taką huśtawkę nastrojów z dnia na dzień? Wydaje mi się, że chcieliśmy zmazać tą plamę z wczoraj. Po części może się udało, chcieliśmy prowadzić 2-0, wiadomo, każdy mecz chcemy wygrać, no ale nic, cieszymy się z tego, że podnieśliśmy się, bo nie było to łatwe, bo jeszcze przed playoffami nie szło nam tak, jak chcieliśmy. No ale cóż, no jest 1-1, teraz będziemy jechać do Święcimia i tak naprawdę zaczynamy od zera. Zastanawiałem się przed tym spotkaniem, jak to jest, że drużyna, która prezentowała najlepszą grę defensywną w lidze w dwóch spotkaniach traci 18 bramek i jak tutaj się podnieść tak naprawdę w przeciągu tych kilkunastu godzin. A wy dzisiaj wyszliście od pierwszej syreny, narzuciliście swoje warunki gry, kara, szybko zdobyta bramka i tak naprawdę niewiele tutaj Unia miała dzisiaj w ten czwartkowy wieczór do powiedzenia. To, że nie traciliśmy bramek w sezonie zasadniczym, to tak naprawdę nie miało znaczenia. Wiadomo, że było bardzo ciężko się podnieść, ale pokazaliśmy to, nasz charakter, który wydaje mi się, że mamy, który w nas drzemie, więc no nic, tylko cieszę się z tego, że dzisiaj było na zero, no i oby podtrzymać tą passę. Nie tylko dobrze broniliście w dzisiejszym spotkaniu, szczególnie przed swoją linią niebieską, za którą często Unici nie mogli się przedrzeć, ale też, na co zwróciłem uwagę, unikaliście bardzo kar i wykluczeń, żeby się rywalowi nie dać tutaj rozpędzić, żeby nie nabrał troszeczkę wiary i wiatru w żagle. To fakt. No, powiedzieliśmy sobie, że nie możemy faulować, bo Unia dosyć dużo bramek wczoraj strzeliła w przewadze, ale wydaje mi się, że też sędziowie dzisiaj dali pograć, że to właśnie był taki hokej w play-offach, który tak właśnie powinien wyglądać, że nie można obawiać się żadnego wejścia ciałem, że sędzia zaraz to odgwiżdże. Po prostu dzisiaj no, sędziowie też stanęli na wysokości zadania. Taka skuteczność w trzeciej tercji? Chciałoby się, żeby w każdym spotkaniu i w każdych właśnie 20 minutach gry zawodnika z numerem 10 w GKS-ie Katowice. Nawet nie chodzi o to, że ja mam strzelać te bramki. Fajnie, że się przełamaliśmy, że drużyna zaczęła strzelać, że zaczęliśmy budować tę sytuację, bo tego na pewno brakowało. No nic, no tak jak mówię, teraz mamy parę dni przerwy i jedziemy do Święcimia, aby zwyciężyć. Hat-trick, 3 gole, zbiera się jeszcze krążki, czy na tym etapie kariery z tym doświadczeniem, z tym bagażem momentów na taflach, to już raczej nie bawi się człowiek w takie rzeczy? To znaczy, powiem szczerze, że ja o tym nie pamiętałem, tam chłopacy o to zadbali, widziałem, że jest ten krążek, także no jest to mały gest, ale na pewno cieszy. I na koniec o rytuały playoffowe. Bartosz Fraszko wykonuje coś przed każdą serią playoff, jakieś nawyki, zwyczaje? No jedyne co, to wiadomo nie gole brody, tak jak większość, ale no ja już mam tą brodę dużo wcześniej, więc nawet nie widać różnicy. Bez fajerwerków, nic nadzwyczajnego, ale nadzwyczajny dzisiaj 3 gole i występ GKS-u Katowice. Bardzo dziękuję, powodzenia w dalszej serii. Dziękuję.